Siemanko, dzisiaj poznamy sposób zakładania kukurydzy na wiosnę. Jaki to sposób? Taki, żeby ukryć haczyk, ale jednocześnie, żeby grot był odsłonięty. Dlaczego tak robimy? No teraz na wiosnę, gdy woda jest bardzo czysta, ryby są ostrożne, rośliność się nie bujnęła i wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Dodatkowo, często jest ta woda prześwietlona silnym słońcem i nasz zestaw musi być ukryty. Zakładamy sobie kukurydzy dzisiaj w ten sposób. Zwróćcie uwagę, jak pięknie ta kukurydza jest założona. Całkowicie zasłania duży haczyk, chociaż jest w rozmiarze 8. Całkowicie go te jedno ziarenko kukurydzy zasłania, a jednocześnie grot jest odsłonięty. To nam powoduje, że ryba, gdy nawet zaś się przynęty i poczuje opór zestawu, będzie chciała ją wypluć. Zobaczcie, ten haczyk za każdym razem będzie się wbijał. Jest to bardzo łatwe do osiągnięcia, tylko trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pięknie ta kukurydza jest... Założona, chowa haczyk, a jednocześnie ten zestaw cały czas jest bardzo czuły. Nawet przy wypluwaniu przynęty ryba ma się zacząć. W ten sposób zakładamy przynęty na wiosnę. Oczywiście w trakcie sezonu też można. Pierwszym kryterium, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim jakość kukurydzy. Nie zawsze ta kukurydza jest fajna. Trzeba po prostu kupić z różnych firm, otworzyć kilka puszek i wtedy od razu będziemy wiedzieli, co jak leży. Zwróćcie uwagę, no, piękna jest ta kukurydza i mimo tego, że jest piękna, ona ziarna ma różnej wielkości i trzeba zawsze sobie wybrać taką pod Pierwszą rzeczą, na którą zwróciliśmy uwagę, to jakość kukurydzy. Gdy już mamy namierzoną firmę i gatunek, który nam odpowiada, kupujemy wtedy tylko tamtą kukurydzę. Później warto tą wodę zlać i te pierwsze kukurydze, które będziemy zakładali na haczyk, warto żeby one trochę przeschły. One się zrobią trochę twardsze i będą po prostu łatwiej zakładane na haczyk i łatwiej będzie na tym zapanować. Kolejną rzeczą jest. Haczek. haczek musi być po prostu idealnie dopasowany do kukurydzy. Zwróćcie uwagę tutaj na ten gardziel, czyli na łuk kolonkowy, jak jest duży. Ma on około 8 mm szerokości, czyli już wiemy, że to jest haczyk w rozmiarze 8. Kiedyś właśnie tak liczono. Y Odległość od grotu, od trzonka, ilość milimetrów dawało nam to wielkość haczyka. Dzisiaj już firmy przyjęły różne numeracje, ale mniej więcej się to zgadza. Widzimy, że tutaj jest około 8 mm, więc haczyk numer 8 on idealnie pasuje do kukurydzy, jak widzieliście. Później powinien być wykonany z grubego drutu, ponieważ z grubego drutu ziarna tak nie schodzą do. Do larw, do robaków najczęściej będzie ten cienki, lepszy, ale tutaj do ziaren ten gruby. Dodatkowo czarny haczyk pięknie prezentuje przynętę na dnie, ponieważ go nie widać, tylko widać same ziarenko. Super, taki haczyk się sprawdza. Nie wiem, czy jest to widoczne, ale postaram się to pokazać teraz na. Prześwietleniu lepiej to widać. Ja wiążę tak żyłkę, że ten fragment końcowy zostawiam około 4-5 mm. Jest to bardzo ważne, ponieważ ziarko potrafi się rozmyć i przesunąć gdzieś tam podczas przesuwania zestawu na żyłkę i wtedy mamy puste brania. Ten dłuższy kawałek żyłki powoduje, że to jest taki stoper, żeby ziarno nie osuwało się na żyłkę. Żeby cały czas było na tym trzonku, na haczyku i żeby po prostu ta ryba. Się zacięła, a nie gdzieś pobierała przynętek, gdy kukurydza gdzieś jest tutaj na żyłce. I teraz tak, chociaż ziarenko jest piękne, wybieramy oczywiście takie, żeby nam pasowało do haczyka, bo na tym akurat na tym nie mamy wpływu. Ziarna są o różnej wielkości. Ale zobaczcie na ten kolor. No po prostu mistrzostwo świata. Wybieramy sobie takie ziarenko, żeby nam pasowało do haczyka. No tu możemy powiedzieć, że będzie OK. Jest fajne ziarenko. I teraz tak. Wbijamy kukurydzę od tej strony miękkiej, czyli od tej otwartej może, można powiedzieć, ale nie na środku, nie tutaj, tylko gdzieś przy tej twardej ściance, żeby idealnie przeciągnąć ten haczyk na łuk kolonkowy. Wbijamy przy samej ściance, przeciągamy. Teraz zobaczcie, ta skórka przeschła, jak mam wylaną wodę i będzie zupełnie inaczej. Pięknie nam przychodzi w tym miejscu co chcemy, tylko lekko trzeba obrócić. Nie musimy się spieszyć, podobnie na rybach. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Mamy założoną kukurydzę na haczyk. Możemy sobie jeszcze ją tam bardziej naciągnąć. I teraz zwróćcie uwagę na to: chodzi o to, żeby schować haczyk, a odsłonić grot. Nie jest to aż takie trudne zadanie, tylko trzeba poświęcić na to trochę czasu. I teraz zwróćcie uwagę. Jak ten haczyk wychodzi? On wychodzi tutaj z boku. Całkowicie za, 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 zasłania haczyk. I teraz weźmy sobie, zróbmy test. Pociągnijmy za żyłkę, tak jakby ryba za, wzięła przynętę i wypluła zestaw. Zwróćcie uwagę, wbija się. Jeszcze raz zróbmy. Wbija się. I za każdym razem będzie się wbijał. Chociaż kukurydza zasłania praktycznie cały haczyk, grot jest odsłonięty. Czarny haczyk pięknie prezentuje ziarenko na dnie. Tego nie widać i ryba ufnie pobiera przynętę. Nawet gdy poczuje zestaw. Ładnie się zatnie. I teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Dużo osób podczas łowienia linów używa dużych spławików odległościowych. One się charakteryzują tym, że mają długą antenkę. I wiele osób błędnie wystawia 10-15 cm tej antenki, aż ten spławik się tam y, przewraca. I to jest bardzo błędne, ponieważ ryba długo zasysa tą antenkę, czuje zestaw i go najczęściej wypluwa. Tej antenki wystawiamy jak najmniej. Około Dwóch centymetrów. Lin i tak, jak będzie jechał, jechał to w bok. On y, nie przynurza aż tak tej antenki, żeby tej antenki naprawdę wystawało bardzo mało. Jakie są y, złe warunki, typu fala, słaba widoczność, można jej więcej wystawić, ale nie tyle. To właśnie przez tą antenkę ta ryba wypluwa y, przynęte. Gdy będziemy mieli idealnie wyważony spławik, już gdzieś o tym mówiłem na filmach. Tak, założoną przynętę na pewno tego lina na wiosnę zatniemy, nawet gdy będzie ostrożny. Zwróćcie uwagę, jak ładnie te kuku jak tą kukurydzę można założyć. Naprawdę się to bardzo fajnie sprawdza. Ten dłuższy fragment żyłki nie pozwoli przesunąć się ziarenku gdzieś na żyłkę i zawsze będą dobre brania. Mały szczegół, który robi ogromną różnicę. Spróbujcie i przekonajcie się sami. Subskrybujcie kanał i podzielcie się w komentarzu, jak wy zakładacie kukurydzę. Siemanko, cześć!